cena namiętności. Jeden. Proszę. Dzień dobry. Zapraszam. Wiedziałem, że przyjdziesz. Przygotowałem dokumenty dla Ferhata. Dziękuję. Zastrzeliłeś podejrzaną? Tak. Zauważyłem, że Ferhat i ty nosicie to samo nazwisko. Przypadek? To mój brat. Rozumiem. Muszę zbadać ten przypadek w odniesieniu do artykułu 82 i 89. Naturalnie. Na miejscu zbrodni znaleziono dwie bronie, w tym twoją. I trzy łuski. Jedna kula nie znaleziona, dwie pozostałe w ofierze. Czekam na raport balistyczny. Rozumiem. Wyślę pan dokumenty do więzienia? Wtedy brat wyjdzie na wolność. I tak go dopadnę. Dajcie mi tu kogoś. Buyurun. Wejść. Geçmiş olsun. Współczuję. Dziękuję. Co tam, Igit? Ferhat wychodzi. Prokurator wysłał już papiery. Naprawdę? Tak. Dzięki Bogu. Wieczorem będzie wolny. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co. Dasz Sunę do telefonu? Oczywiście. Co tam? Suna. Muszę wyjechać na kilka dni. Daję znać. Skąd ta decyzja? Nic nie mówiłeś. Właśnie dostałem nową sprawę. Nie będzie ze mną kontaktu. Zadzwonię, gdy się da. Jesteś tam? Tak. Na pewno wszystko gra? Jasne. Dobrze. Ale muszę zapytać. Zastrzeliłeś Ebru. Co teraz z tobą będzie? Nic takiego, nie martw się. Kończę już. Zadzwonię później. Ucałuj synka. Oczywiście. Ale wiedz jedno. Zawsze jesteśmy z tobą. Do zobaczenia. Co się stało? Ma mnóstwo pracy i musi wyjechać z miasta na kilka dni. Pewnie nie będzie miał zasięgu. O Boże. Nie zakładajmy najgorszego. Wpełzła tu niczym żmija. Jak mogłeś to przeoczyć? Kim iyi, kim kötü bilmek mümkün. Nigdy nie wiadomo, czy człowiek jest dobry, czy zły. Wysłałem ją na studia i dałem pracę. Şaka gibi, değil mi? To jakiś żart. Ale mogło być znacznie gorzej. Na szczęście temat zamknięty. Wciąż nie wiemy, co z Ferhatem. Ebru go wrobiła? Dobre wieści. Wieczorem Ferhat będzie wolny.
Çok şükür. Dzięki Bogu. Bir musibetten kolejny kłopot zażegnany. Vallahi başka da bir şey wspaniała wiadomość. Ben böyle bir nie wiem, czy bym to wytrzymała. Asli pewnie rozpacza. Ay, neyse, ale tamam, to już koniec. Üzülmez mi ya? Najgorsze za nami. Tekrar albo i nie. Cüneyt? Cüneyt? Ne bu hali? Co się stało? Ne oldu sana böyle? Şşş, yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Musisz iść do lekarza. Ya yok bir şey dedim, biraz atıyorsun. Allah Allah. Yolda herifin biri direkt... Ktoś mi zajechał drogę i wywiązała się bójka. Daj mi odpocząć. I? Dobrze. Czy bracia zawsze się chronią? To znaczy, czy bracia się pilnują i są nieustraszeni? Pobiłeś Mustafę i odzyskałeś moje kulki. Nie bałeś się. Zawsze mnie obronisz? Jasne. Gdy dorosnę, też będę cię bronił. Przed czym? Nie wiem. Coś się wydarzy, a ja cię uratuję. Wierzę. No i cię uratowałem. Kurtardım seni Ferhat Aslan. Ocaliłem cię, Ferhacie Aslan. Niye çıkarmadılar hala? Dlaczego go jeszcze nie wypuścili? Dbają o procedury. Bak, kapı açıldı. Otwierają. Ferhat. Ferhat. Korkutma. Nastraszyłeś nas, kuzynie. Sen korkmazsın be kardeşim. Ty się nigdy nie boisz. Gratuluję. Dzięki. Synu, gratuluję. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi misin? Jesteś cały? Tamam hadi. 10 sene yapmadık. To była krótka odsiadka. Nie spinajcie się tak. Sen iyi misin? Wszystko gra? İyiyim. Tak. Hadi. Wracajcie do aut. Sen? A ty? İşim var. Muszę coś załatwić. Kusura bakma. Przepraszam. Olur böyle şeyler. Zdarza się. Senin de başın sağ olsun. Moje kondolencje. Sağ ol. Dzięki. Dostlar sağ olsun. Oby nas to nie spotkało. Ölenle ölünmüyor. Życie toczy się dalej. Yiğit bir işi çıktı. Yiğit jest poza miastem. Pracuje. Dışına gitmek zorunda kaldım mecburen. Az bir gelsene. Pozwól na słowo. Yiğit został aresztowany. Sam tego chciał.
Przez Ebru? Öyle. Tak. Rodzinie powiedział, że wyjeżdża za miasto. Zawieziesz mnie do niego? Tamam. Jasne. Sen geç, ben hallederim. Zbieraj się. Anahtarı ver. Daj kluczyki. Nereye gidiyor? Dokąd on jedzie? Bilmem. Nie wiem. Ne demek bilmem abi? Nie wygłupiaj się i powiedz. Nie wiem. Słuchaj. Wysyłam do ciebie człowieka. Wszystko ma zapisane. No dobra, rozumiem. Wiesz, co masz robić. Świetnie. Na razie. Bracie, czy piżama w paski jest cieplejsza? Nie wiem. Wszystkie piżamy są podobne. W więzieniu jest zimno. Tata Ahmeta tak mówił. Co z tego? Czy więźniowie mają piżamy w paski, by było im ciepło? Możliwe. Ja bym tam zamarzł. Policja nie wsadzi mnie do więzienia, prawda? Nie pozwolę na to. Czasem cisza mówi wszystko. Nic, tylko pustka. Ale jakże wymowna. Czuć tę gorycz. Mój Boże, to cud. Obudziłam się w strachu, a teraz... Zgadzasz się? Bo nie usłyszałem. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę. Geçmiş olsun. Moje gratulacje. Allah kurtarsın. Niech Bóg ma cię w opiece. Kısmet. Taki los. Bakıyorum da sizin burası da yıldız. Dostałeś lepszą celę. Bizde böyle. Ma się wtyki. Garip, değil mi? Dziwne to wszystko.
Ben burada, sen orada. Stoimy po złych stronach. Hayat. Życie bywa nieprzewidywalne. Ebru'yu indirmişsin. Zabiłeś Ebru? Başka çarem yoktu. Nie miałem wyboru. Kazałeś mi chronić twój skarb. Eyvallah. Bóg z tobą. İyi merkez. Wszyscy cali? İyidir herhalde. Chyba tak. İyidir herhalde. Nie wiem. Aslı çok uğraştı. Aslı się napracowała, by cię uratować. Ebru'ya o aydı. To ona zdemaskowała Ebru. O zaten dönsün hastaneye. Powinna wrócić do szpitala. Wszystkich traktuje jak pacjentów. Poza pracą ewidentnie się marnuje. Jest bardzo odważna i nieco bezmyślna, ale powinieneś jej podziękować. Niedoszły zabójca wyszeptał imię Ebru. Owszem. Ojciec nieźle ją wyszkolił. Chciała was pozabijać. Być może. Masz jakieś wątpliwości? Żadnych. Ale więzienie zmienia człowieka. Pilnuj się. Jasne. Zimno tu. Dbaj o siebie. Przygotowałem się na to. No nic. Bóg z tobą. I z tobą. Ostra. No. Asli, wejdź, śmiało. Nie mogę w to uwierzyć. Ani ja. To była twoja przyjaciółka. Bardzo mi przykro. Mnie też. Znałyśmy się od lat. Mówiłam jej wszystko. Myślałam, że ją znam. Komu mam teraz zaufać? No, komu? Nie wiem. Serio. To skomplikowane. I fatalnie się zakończyło. Ciągle pamiętam jej zachowanie. Próbowałam ją przekonać, ale... Nie chciała słuchać. Byłam bezsilna. Nie denerwuj się. Sama wybrała takie życie. Niestety, to prawda. A gdyby Igit nie dotarł na czas? Gdyby stała ci się krzywda? Ale przeżyłam. Ferhat by oszalał. Delirir miydi gerçekten? Tak myślisz? Onun duyguları var mı? Sądzisz, że on coś czuje? Yani abim biraz tuhaf kabul. Mój brat jest trochę dziwny, to fakt. Sever yani. Ale zdolny do miłości, choć nie potrafi tego okazać. Kresik ver işte. Wypisz, wymaluj. O sana bir şey mi dedi?
Co ci powiedział, że tak ci smutno? Boś. Nieważne. Opowiedz lepiej o dziecku. Jest słodki. Rośnie z dnia na dzień. Tęsknię za nim. Wpadniemy, gdy się obudzi. Poprawi mi humor. Masz się uśmiechać przez cały czas. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Dzięki, Gulsu. Głowa do góry. Pójdę już. Przyjechał pan Ferhat. Hoş geldin oğlum. Witaj, synu. Strasznie się martwiliśmy. Nie było mnie raptem dwa dni. O, dwa za długo. Ty za nami nie tęskniłeś? Jedynie za Aslı. Pracowała w pocie czoła i narażała życie. Powinieneś jej podziękować. Najlepiej zabierz ją na wypasione wakacje. Nic nie zrobiłam. Wujku, musimy pogadać. Oczywiście. Powinieneś mnie przeprosić. Zapomnij. Potrzebujemy dobrych prawników. Sprawa jest prosta. Proces będzie krótki. Nie ja potrzebuję pomocy, tylko Iggy. On? Nikt o tym nie wie, więc zachowaj to dla siebie. Zatrzymali go, bo zastrzelił Ebru. Robi się gorąco. Mam ratować kogoś, kto chce nas pogrążyć? To nie prośba, tylko rozkaz. Zrozumiano? Później obgadamy kwestię Ebru, bo coś mi tu nie pasuje. To znaczy? Później o tym porozmawiamy. Mamy czas. Załatw prawników. Zbieraj się, wychodzimy. Ebru, mówiłem, byś jej nie ufała. Dokąd jedziemy? Czekam w aucie. Cichy? Coś się kroi. Miej oczy szeroko otwarte. Wyczuwam grubszą akcję. Bez obaw, bracie. Wsiadaj. Cichy? Dokąd pojechali? Co ty wyprawiasz? I znowu ta cisza, moja ulubiona. Bez obaw, swoje już wiem. Niby co? To była chwila słabości. Teraz znowu milczysz, unikasz kontaktu i ignorujesz mnie bardziej niż wcześniej. Tak jak lubisz. A ja nie powinnam tego analizować. Bez obaw. Już zapomniałam o człowieku, który zawiózł mnie na lotnisko. Znowu zaczynasz za dużo gadać. Bo ty nic nie mówisz. Ciągle milczysz. Robiłam, co mogłam, by wydostać cię z więzienia. Ebru chciała mnie zabić, a ty nie zapytałeś nawet, jak się z tym czuję. Ktoś dał ci w pacę telefon i zadzwoniłeś zapytać, co słychać.
Ama sonra dışarı çıktık. Ale gdy byłeś już wolny, po prostu wsiadłeś do auta i nawet nie spojrzałeś mi w oczy. Co ty wyprawiasz? Chyba się domyślam. Jest tylko jedno wyjaśnienie. Nie powinnam zastanawiać się nad tym, co między nami zaszło. Bo ty się boisz. Niepotrzebnie. Bez obaw, już o wszystkim zapomniałam. To, przed czym uciekasz, nie wydarzy się. Bo potrafisz jedynie milczeć jak głaz. Owszem, milczę. Wiesz dlaczego? Bo przez ciebie Igid zabił człowieka, rozumiesz? Teraz to on siedzi w więzieniu. Jedziemy do Suny. Nie mów jej ani słowa, tylko wspieraj. Proszę, dziękuję. Na zdrowie. Cieszę się, że przyjechałaś. Co u Ferhata? Dobrze. Są jakieś wieści od Igita? Jeszcze nie dzwonił. Wiesz co? Co? Ale nam się rodzina trafiła. Owszem. Nie ma lekko. Ale i tak pasujecie do siebie. Co to jest? Nie rozumiem. Dlaczego znowu się czepiasz? Salon masażu? Zabiegi specjalne? Pytam się, co to jest. Gadaj. Grzebiesz mi w kieszeniach? Jak śmiesz? Odpowiedz. Co ty sobie wyobrażasz? Za kogo mnie masz? Nie muszę ci się z niczego tłumaczyć. Nie myślę, że się przed tobą otworzy. I zapamiętaj jeszcze coś. Nie udawaj, że mamy udany związek. Nie wciągaj mnie w swoje chore gierki. Zawsze kochałaś Ferhata. Nie kłam. Udajemy dla naszej córki, ale teraz jej tu nie ma, więc się nie ośmieszaj. Jeśli jeszcze raz będziesz grzebać w moich rzeczach, zabiję cię. O co chodzi? Ostatnio ciągle się czepiasz. Nigdy nie poświęcałaś mi tyle czasu. Nie żartuj sobie. Czego chcesz? Karmiąca mamka to kłamstwo, prawda? Mówię prawdę. Nie jestem idiotką. Mów, o co chodzi. Nie ma o czym. Dziecko jest głodne, więc znalazłem mu jedzenie. I za każdym razem zabierasz ze sobą Gulsum?
To dlatego, że ostatnio dużo cierpiała. Ja anlattım ya kaç kere anne. Bana bak. Posłuchaj. Za bardzo się zbliżyliście. Ja wszystko widzę. Farkındayım. Nie jestem ślepa. Kör değilim, çok şükür. Saçmalama. Co ty pleciesz? Nereden skąd ten pomysł? Kız benim çocuğum. Ona zajmuje się moim dzieckiem. Ben nasıl teşekkür edeceğim? Chcę jej jakoś podziękować. Senin yaptığın yakıştırmalar. Czy ty słyszysz samą siebie? Ayıp ya. Jak ci nie wstyd? Ben bilmem. Nie zamydlaj mi oczu. Będę was obserwować. Deme. I tylko spróbuj popełnić błąd. Dzięki i do zobaczenia. Na razie. Co jej powiedziałaś? Że jej mąż siedzi, bo zabił moją przyjaciółkę. Nie wygłupiaj się. Po co te uszczypliwości? Nic bym jej nie powiedziała, nawet bez twoich instrukcji. Nie mam zwyczaju dołować ludzi. Brawo. Skażą Igita? Nie doczekanie. Chcę rozwodu. Co ty znowu bredzisz? Słyszałeś. Nie bardzo. Możesz powtórzyć? Chcę rozwodu. Doprawdy? Dlaczego? Myślisz, że tak zdobędziesz Ferhata? Tak to sobie wyobrażasz? Nie zmieniaj tematu i zejdź z Ferhata. Mam dość. Nie zgadzam się. Milcz i znaj swoje miejsce. Lepiej mnie nie denerwuj z samego rana. Włóż obrączkę i udawaj posłuszną żonę. Bo inaczej... Co? Dostaniesz swoją nieosiągalną miłość. Nie rozumiem. Zrozumiesz. Ale będzie bolało. Wszystko wróciło do normy, więc możemy przyspieszyć ślub. Szachin już nam nie zagraża. Nie musimy się więcej martwić, to prawda. Pójdę już. Muszę zajrzeć do banku. Dzień dobry. Ciągle się dąsasz? Nie tracę czasu na bzdury. I za to cię lubię. Kim jest ten prawnik? Prawdziwy fachowiec. Nie martw się. Nie pozwoli, by Igit skończył w więzieniu. Muszę się martwić. Tak już mam. Mnie interesuje tylko twój los. Zostań z Asli i zróbcie sobie dzieci, albo ją zabij. Wybór należy do ciebie. Ale zostań u mego boku. Nie dbam o to, z kim sypiesz. Szachina już nie ma. Sen diyordun ya,
Zanim nam nabruździł, opowiadałeś bzdury. Mówiłeś, że trzymasz jego córkę w garści. Miałeś ją pod samym nosem. I niczego nie widziałeś? Ebru okazała się podstępną żmiją i tyle. Szachin mi ją podesłał. Czasem najciemniej jest pod latarnią. Dobrze powiedziane. Wiem, co myślisz. Ciągle mnie podejrzewasz. Co mam zrobić, by cię przekonać? Każesz mi płacić za błędy Szachina? Obarczysz mnie odpowiedzialnością? Szachin nie żyje. Jego córka również. Mam rację? Co zatem będzie dalej? Zobaczymy. Gelin. Proszę. Wejdź. Dzień dobry. Mnie też miło cię widzieć. Podejdź. Usiądź. Coś się stało? Nic. Wszystko gra. Rozmawiałem wczoraj z matką. To znaczy, ona mówiła do mnie. Chodziło o nasze wypady. Pytała o mamkę. Nie podoba jej się ten pomysł. Zadawała pytania. Ona myśli, że ty i ja... No tak. To znaczy... Moja matka też coś sugerowała. Ale to przecież nieprawda. No właśnie. Ale chcę, żebyś wiedziała, bo... Moja matka... będzie drążyć ten temat. Pójdę już. Rozumiem. Jak leci? W porządku. Nie martw się o mnie. Dziś będę w szpitalu. Może zajrzę, wtedy pogadamy. Dobrze. Do zobaczenia. Jadę do szpitala. Cichy cię podrzuci. Świetnie. A ty nigdy więcej mnie nie dotykaj. Nie ma sprawy. Świetnie. Znowu jestem niewolnicą. Taka była umowa. Bądź ostrożny. Cichy? Jedziemy do szpitala.
Bundan sonra artık od teraz każdy zna swoje miejsce w szeregu. Tamam. Sen ne diyorsan o. Jak wolisz, siostro. Ben değil. Nie ja. To Ferhat zawsze stawia na swoim. Hadi. Ruszaj. Nereye Ferhat? Küçük bir işim. Dokąd się wybierasz? Mam pilną sprawę. Wpadnij potem do firmy. Mamy ważne sprawy do omówienia. Gelirim. Przyjadę. Słucham. Ja do pana Ayhana. Azad Baba mnie przysłał. Doprawdy? Coś cię rozbawiło, szczeniaku? Nie. Zapraszam. Czeka w ogrodzie. Tędy. Ayhan Bey nerede? Gdzie pan Ayhan? Ayhan benim. Ja jestem Ayhan. Siz? A ty coś za jeden? Ferhat. Ferhat. Azad gönderdi. To od Azada. Burada komik şeyler oluyor herhalde. Śmieszne rzeczy się tu dzieją. Wszyscy tacy uchachani. Anlamadım. Nie rozumiem. Mektubu açmamışsın. Nie czytałeś listu? Başkasının mahremiyeti. Szanuję prywatność innych. Mektubu getirene. Zabij kuriera. Ne yazdığını merak. Nie chcesz wiedzieć więcej? Beni ilgilendirdiğini. Nie moja sprawa. Yanlış düşünüyorsun. Mylisz się. Seni ilgilendiriyor. Pisał o tobie.